Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jeżeli robię to w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. W sumie po dłuższej przerwie. Witam was raz jeszcze. No i co, ostatnio sobie chyba zaliczyliśmy... Kim my graliśmy ostatnio? Graliśmy z tego, co pamiętam. Bethany? Nie. Kim my graliśmy? Kurde. Wiem, że graliśmy Kopa. A, Magdalenką graliśmy, dobra, pamiętam, faktycznie zrobiliśmy sobie chyba Isaaca, znaczy w sumie to nam zrobił skip Isaaca. No, ale mniejsza o większość. Moi drodzy, myślę, że taki odcinek jest spoko, jeżeli chodzi o jakieś tam sobie nasze pogadanki. No i, dobra, Judas, kolejny powrót do Judasa, do Judaska. Ja sobie tylko krzesło przesunę, przepraszam za to. I tak, ogólnie w sumie Isaac wraca, czy wraca, on nawet nigdy jakoś tak super nie zaginął. Ale Isaac, że tak powiem, wraca ze względu na w sumie moją chyba tęsknotę. Powiem wam, że wczoraj jakoś tak sobie usiadłem. Włączyłem sobie konsolkę. Siadłem sobie w sypialni, wziąłem pada i tak jakoś zacząłem grać na moim tym starym save'ie, żeby tutaj nie robić jakichś większych progresów. I znów zaczęło mi się dobrze grać Isaaca. Dlatego stwierdziłem, kurczę, w sumie trochę mamy do omówienia rzeczy, więc czemu by nie. Dobra, moje odbicie daje uzyskany efekt bumerangu, 1,5 zasięgu, 60% dodatkowego zasięgu, 0,6 prędkości strzałów oraz 1 wysokości lotu łez. Bierzemy. A i tutaj damage up jeszcze. On spoczy. Bardzo fajne. A jaka będzie nasza igłeczka? W ogóle się kultowo używało? Tak, full health, okej. Okay. Tutaj gram na padzie, więc też mam lekkie, że tak powiem, lekkie zmiany. No i moi drodzy, co tam się dzieje na naszym kanale? Zaraz wam wszystko opowiem. Discorda ogólnie już nie ma i w najbliższym czasie nie będzie. Zapytacie dlaczego? Ostatnio zrobiła się dosyć nieciekawa atmosfera na Discordzie. Dodatkowo ten Discord naprawdę, mimo iż ja tam się zabierę, ostatnimi czasy nie odzywałem, to naprawdę zawierał mi, samo to moderowanie zabierało mi dużo czasu. Mega dużo czasu. Dlatego stwierdziłem, kurczę, i tak jest toxic ostatnimi czasy. Jest toxic. W sumie mało osób się odzywa. To po co? Po co w takim razie się, że tak powiem, no... Po co sobie nastawiać dupy, no bo jakby nie patrzeć... no reklamuję tego, że reklamowałem już teraz, nie. Reklamowałem tego Discorda własnym nazwiskiem, własnym nickiem, że tak powiem. Więc, no po co? Nie odzywacie się, ja tam dosyć często robiłem jakieś boty i tak dalej, no ale stwierdziłem, że nie ma to najmniejszego sensu. No i... Jakoś tak wyszło, no, że ten Discord poszedł w odstawkę. Oczywiście powiedziałem kiedy, co i jak zostanie wyłączone. Nie było to zrobione jakoś tak nagle. Więc w związku z ostatnimi sytuacjami w sumie na YouTubie, mam nadzieję, że nie weźmiecie tego jakoś dziwnie. No, to właśnie tak wygląda. Na razie Discorda nie będzie. Stwierdziłem, że Discord faktycznie może i będzie kiedyś. Ale to raczej jak nasz kanał na YouTube bardziej osiągnie jakiś poziom. No i tak, nie wejdę niestety do Course Roomu. Chyba, że kupię sobie niebieskie serce. Tu je stracę. Za piątkę. Dobra. Niech będzie. Wejdźmy do Course Roomu. Może coś będzie ciekawego. Coś się ryzykowny zrobiłem. Dobra. Pilsy i król bombą, Jezu, a ja się wydgałem. Znana pigułka. Jak będzie bad trip, to umieramy. Speed up. Dobra, ale najpierw wychodzę i dopiero teraz luck up, spoko. Czyli bez szału, bez rewelacji idziemy na niższe pięterko. Ej, nawet powiem wam, że ten DPS, który teraz mamy, nawet nie jest taki zły. Naprawdę jakoś tak nie jest lipnie. Widziałem również, że stęskniliście się trochę za Isaaciem. Powiem wam, że no ja również się stęskiłem. Ja ogólnie lubię Isaaca, kurczę, ta gierka jest... Znaczy, kiedyś byłem sceptycznie do Isaaca nastawiony, bo ja...
miałem nawet może jeszcze, mam delikatną taką fobię, czy fobię. Nie lubię grać w gry singlowe, bez fabuły. Bo czuję się wtedy taki odizolowany od społeczeństwa. Możliwe, że to przez moją dawną samotność, że tak powiem. Ale no tak jakoś ciężko miałem grać w takie gry. Teraz troszeczkę już jest inaczej. Nawet nie troszeczkę, widzę, że jest trapdoorek, który pozwoli nam na inne piętro przejść. Może to być trochę dla was dziwne, no ale tak jakoś miałem przez pewien okres w swoim życiu, że nie lubiłem takich gier. Teraz nagrywając na YouTube'a nie czuję tej takiej samotności w tym świecie Izaka. Być może właśnie dlatego, że nagrywam to z wami na odcinki. Chociaż nie będę ukrywał, że nawet grając samemu jakoś nie miałem z tym ostatnimi czasy problemu. Problem. Może być problem. Kurde. Faja, nie, dobrze. Kurde, pół serca, no już jest niestety po naszym debil roomie. Lipton. Czy jest tu jakieś serce? Nie ma. Niedobrze. Ej. Takie pokoje to jest trochę lipa. No i weź tu cokolwiek walni. Dobra. Sztygnajku. No takie pokoje są naprawdę bardzo chamskie. Nie wiem, czy twórcy sobie naprawdę wyobrażają, że ja tam wejdę. To się tam nie ma opcji, żebym wszedł. Dobra. Ostatni. Kurde. Dobra, jeszcze jeden hit. Tworzy dwa czerwone serca. To jest spoczy karta. Jedno serduszko dla nas. Boss? No boss, no. A, jeszcze dingle. Dongle to on chyba jest. Dongle, nie dingle. To jest dongle chyba, tak. Dychaj, kupcia. To jest debil room. No i najwiście. Jednak nie po debil roomie. Bierzemy HP up. No i liczymy na to, że będzie jakiś damage up. Goat head. No biorę. Mimo iż jestem na krawędzi. Ale Goathead, przepraszam. To jest jednak jeden z fajniejszych przedmiotów dla takiej lamy jak ja. Bo jednak, no te procenty mają coś w sobie. No i teraz możemy iść na HP upy. Nie musimy już się stricte kierować kontenerkami. Znaczy kontenerkami. Boże, co ja gadam? Mam na myśli niebieskie serca. Tak, tu nie wejdę. W teorii bossem, czy przed bossem to może nie. Ops. O. Dobra. Wyszło. Co my tu mamy? Podwaja wszystkie twoje strzały, minus 25% obrażeń. Dobra, bierzemy. 20-20 double shot. To jednak jest double shot. Wszystko? Chyba wszystko. Tu nie może być secret roomu. Tu chyba może być. Jak na razie może. Do sklepu nie ma co wchodzić. Dobra, ryzykuję. Ryzyk fizyk. No i był. Tylko widzę, że i tak w sumie bez szału i rewelacji. Nie wiem, czy mi to coś da. Nic mi to nie da. No to dupa. Straszna dupa. Idziemy na niższe pięterko. Liczymy na jakieś HP upy. No bo Devil Room teraz mamy non-stop. Dobra, ja tutaj to zużyję z racji tego... Kurde, faja. Ooo, no powiem wam, że jak tu nie dostanę DPS-ów, to jest cud. To jest cud. Panika mi tak wlazła. O Jezu. Nienawidzę tych nietoperzy.
totalnie ich nie trawię. Jakoś inne mobki, no, takiego większego problemu nie sprawiają, a to jest dziadostwo. Po prostu cały czas taką presję, że kurde, a może teraz atakuje? Czy teraz? A ja jednak może później. I cały czas człowiek myśli. To już? Czy to jeszcze nie? Shit. Do grubansków. O nie, śmierdziuchy jeszcze. Dobra. Jadło. Kurde, nie. Ale lipa. O, to tyle dobrze, że są karty. Są karcioszki. Użyjmy sobie. Lovers, ok. Nieśmiertelność. To może być ciekawe. Kolejny The Lovers. Teleportuje się do sekretnego... Nie, do pokoju bossa i do sekretnego pokoju. Okej, okay, to było to. Odsłonię całą mapę. Nie, to był The Lovers, nie! Dobra, zabieramy to. Zabieramy to. Tu możemy w sumie wejść do Secret Roomu. No i Kasiutka. Czyli będzie sklep grany. W sumie tam jest również Treasure Room. Tu możemy wejść do bossa. I ja to będę chciał zrobić. Z tego powodu, że wejdę sobie do Quest Roomu. Tylko jak wejdę do Quest Roomu, kurde. No też nie za bardzo. Do Secret Roomu już mi się nie opłaca. Dobra, co my tu mamy? Spider Baby. Czy Intrus. Spider Baby to jest chyba przemiana. Sojusznik ukryty w twojej głowie, strzelający czterema powolnymi łzami. Może opuścić twoją głowę po otrzymaniu brary. No czy tak? Nic nie zrobimy innego z tym, to w sumie czemu nie? Chleb? Chyba tak. Chodźmy teraz na bossa. To jest chyba lepszy pomysł. O nie. Chleby to ja nie lubię. Ej, ale w sumie mamy dobre DPS-y. Z lasek nie wiem. Wooden Spoon to tak nie za bardzo. To jest fajne. Ale nie dla nas w tej chwili. Mam za mało serduszek. Dobra, The Emperor. Wchodzimy do Curse Roomu. Curse. Jak zwał, tak zwał. Do tego pokoju. O kurde, już raz była sytuacja z pająkiem, pamiętacie? Otrzymujesz tutaj w tym pokoju, no ale nas to nie interera. The Emperor, okej. Za latanie podziękuję. Znaczy, pewnie latanie bym wziął, jakby nie patrzeć, no ale... Nie w danej chwili. Dobra, 11 monet, jedna bomba. W teorii możemy coś w rejestrze czego kupić. Pick-upy mają 33% szans na zmianę w sakiewkę. Tworzę sakiewkę. Może bym to wziął. 7. No nie, no nie starczy tam. Dobra, biorę item. More sacks, niech będzie. A, tam sakiewka nam jeszcze wskoczyła. Kluczyk. Serio. Dobra. Liczę jeszcze na jedną monetę. O! Tu się pozmieniało wszystko. Dobra, The Lovers i The Lovers. Pół serca. Pół. Dobra, jeszcze jest The Lovers w sumie. Dobra. Lovers. Coś dał. Szansa na stworzenie przedmiotu z piedestału, gdy otrzymasz obrażenia. Zostaje potem zniszczony. No dobra. W sumie nic innego ciekawego nie mamy, więc... Why not? Zawsze jakiś przedmiot rajeczego.
otrzymanie obrażeń, nie? I naprawdę mam bardzo fajne DPS-y. Kurde, szkoda, że nie wleciało do grzyba. Dobra, żyję. Żyję i mam się dobrze. Nawet chyba wejdę do Elite Roomu. Za zwykłe skrzynki. Ech, puk, tam poszymy. Jezu, się przestraszyłem, że to oni strzelili. Dobra. Nie, u serca. O nie, oh no. Grubasy. Jezu, nie widzę się. Ojejku, to było bardzo groźne. I niestety nie dostaliśmy nowego przedmiotu. Dobra, czyli i tak było Wurf, i tak było Wurf. Mamy teraz przynajmniej cztery bombki. Cztery bombki, w sumie to mogę wysadzić. No, spoko, bomba się zwróciła, trochę monetek na plus. Spoczyń. I jeszcze pójdziemy po serduszko, takie zapasowe, ale zawsze. A jeszcze to zróbmy. Dobra, ty już widzę, że nam nic nie dasz. Wysadźmy cię. Pająki. No, pająkach mi nie zależy akurat. Demon sobie oczywiście zabieramy. Kupujemy sobie serduszko. No i teraz to jakkolwiek wygląda. Teraz to jakkolwiek wygląda. Jeszcze było pół serca w sumie. No i tak już by raczej nic nie dał. Dobra, schodzimy niżej. Dobra, Capesy dwójka. O matko boska, kto to wymyślił? O, dobra, udało się nawet. Nawet bez straty HP. A? Umarło i nie żyje. Automat do gier z wróżbami. To mnie nie interesuje. Kurde, naprawdę nienawidzę tych mobów. Nienawidzę tych mobów. Ooo, podwaja swoje czerwone serca, ma jedynie efekt leżące, to dupa. Myślałem, że już ciekawe coś nam wpadło. Człowiek się potrafi wtedy pomylić. Envy. Ty mnie tu kopii swoich nie rób. Ty mnie tu swoich kopii nie rób. Tak, to kurde pięknie schodzi. Biały strzał mam jak z takiego shotguna w sumie. No i świetnie. Elegancko. Dobra, Wheel of Fortune. To zostawiamy sobie. Schodzimy teraz na południe. Nie no, oczywiście, że nie stracę serduszka. Może jestem trochę głupkowaty, ale nie aż tak. Nie aż tak. Ej, muszki. Muszki. Kurde, faja. Dobra, głupie straciłem w serce. Nie pomyślałem, że mogą być jebane osy. Serce, nic. Zero. Ej, dongle. Dongle. Noż ty w dupę, węża. To był spowolniony. Dużo kupek było. Jedno czerwone, serio. Uuu. Teraz szukamy sklepu. I może nawet zaryzykuję poszukiwania secret roomu. Niestety nic. Szkoda. Liczyłem, że jednak może. Okej. Oczywiście Curse Room będzie zaraz zaliczony przez nas. Niestety nic ciekawego. 99 kluczy, pięknie. Skeleton Key.
Jezu, co za pokój dziwny. Nienawidzę tych mobów. Wszystko, czego nie widzę, jest dla mnie złe. Czy te orbitujące mendy. Nienawidzę przewidywać trajektorii pocisków. Nie lubię, nie lubię. Dobra, kluczy mamy sporo. Zabłone serduszko oczywiście się po nie cofnę. Bo ja naprawdę wierzę, że nawet nadepnięcie na pająka może mi w tej chwili zabić. I wy też dobrze wiecie, że najczęściej właśnie taka u mnie śmierć jest. No bo się jeszcze nie byliśmy. A może pójdźmy na basen, tylko też jeszcze nie byliśmy też w Rzymie, kurde. Ja ten Elite Room? No jest niby coś. Co to jest? Jedno zdrówko. Jestem skłonny wziąć to. Pin. Dużo pinów, o Jezu. Dobra. Prawie, prawie. Koniec, koniec. Dwie zakapki, no i dobra, no i mamy na szczęście dwa serduszka już. No, czuję się na pewno bezpieczniej. Stanowczo bezpieczniej, kurde, to jest porównania. To co było na początku, teraz to jest naprawdę. Może w końcu Judasem nam się w coś udało ugrać nawet. Nie mówię, że na pewno, bo wiadomo jak to zazwyczaj wygląda u mnie. Ale być może, jest szansa, jest szansa. Co to było? Ej, co mi walnęło? What? Dawaj tą bułówkę serca. Okej. Okay. Nie dużo dongli. Na szczęście nie poleciał w nas. Kupcie ma więcej szczęścia niż rozumu. Naprawdę. Dobra, jest treasure room. Co my tu mamy? Szansa na wystrzelenie łez, które oznaczają przeciwników. Oznaczeni przeciwnicy będą atakowani przez innych przeciwników. Fajne. Rotten tomato. Tomato. Tomato? Tomato? Nie, tomato. Raczej tomato. Tomato. O, tomato lepiej. To brzmi ciekawie. Won gnoju. O nie, ty jeszcze strzelasz. Ups, lucky penny. No jak? Co za świństwo? Ta? Speed down. W sumie mnie to nie boli. Jeszcze strzelnik tam wpadnie, spoko. Mamy zmianę przedmiotów. Mamy 38 w ogóle końców, więc spoko. Może jedną pigułkę. Wolałbym co innego. W więzieniu przyniosą kartę. To dupa. Też mi się to nie podoba. Poke go. Widziałem, była skrzynka. Ale to też mnie jakoś nie interesuje. Pół serca równa się daje ci jednego przedmiotu. To też nie. Świetnie. Dobra, dodaję w każdym sklepie zejście dodatkowego sklepu z unikatowym zaopatrzeniem. No tak trochę powiem szczerze, że... O! Najpotrzebniej kupiłem serce. No właśnie, Pitfrey Poop. 41 końców porąbało was? Dobra, wezmę dinner. I się wyjebałem do zera. Tyle mieliśmy końców. A naprawdę, tyle mieliśmy końców i już jest dupa. Ciekawe. Czy mi się chce wchodzić do Orchid Roomu? W sumie, why not? W sumie, czemu nie? Jezu. Taki, wiecie, drik mam. Ha, do dupy se wejdziesz, a nie do jakiejś drumu. No właśnie, do dupy se wejdziesz. Nie mogę. Nawet końca jednego nie mam. Weź.
Ostatnia bomba. Nie. Tylko tyle bombek chcecie. No myślałem, że mi się uda. Ryzyk, wizyk. Chubi czabi chiba. Kurde, jakie to są potężne DPS-y. Coś pięknego. O, oh, something cute. Nowy boss. Kolejny HP up. No to akurat na Devil Room. Devil Room, spoko. Łzy mogą wywołać u wrogów krwawienie, które co 5 sekund zadaje im obrażenie o wartości 10% ich pełnego zdrowia. Spoko. I Necronomicon. No tak z tym Necronomiconem tak średnio. Krwawienie spoko. Wezmę. Czy Necronomicon ma jakieś... Ma, Bookworma. Ale też nie. Ej, dobra, może być to. Może być tak jak jest. Dobra, devsy. No. Powiem więcej, nawet tu bombkę postawię, co mi tam. Niestety nic. Ja żałuję trochę, że nie wziąłem tych zębowych strzałów, wiecie? Otworzę dwa serce dusz, świetnie. Dzień dobry. No oczywiście. Kurwa mać. No weź się pokaż, gnoju padalcu jeden ty. Dobra. Całe serce straciłem. Boża kalipa. Mi klucze rozdają. Nienawidzę tych kurwa czapkowatych frajerów, no. Nienawidzę po prostu. Jak mi głowa znika, to też nie jest nic fajnego. To samo na prowadzące łzy. The Magician. No. Powiedzmy, pięknie padło. Ej, my naprawdę mamy bardzo fajne DPS już. O, Conjoined. Jak się podaje, że strzeli w niego, to on używa właśnie Necronomiconu. No w sumie spoko. Pekak, świetnie. Dobra, jest sobie boss. Jestem nawet skłonny iść na niego teraz. O, ty masz Brimstone'a. Nie nędo. Sporo 7 losowych monet. O kurde, nie no, musimy sklep znaleźć. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Jeszcze Krampus. Really? Aaaa, wyczułem cię, gnoju. Dobra. Lamp Coal. Head of Krampus. Nie. Szkoda. Szkoda. Wolę Book of Burial. Chociaż Head of Krampus to jest czasem taki insta, wiecie, insta kill. Nie. Nie chcę. Dobra, karta. Speed up. Dobra, nieznana pigułka. Pierce down. Kurw. No nie, no to jest słabe. To jest słabe. Ten Tears Down jest naprawdę bardzo słaby. No czuć, odczuwasz to naprawdę. Jak grasz, to to odczuwasz. Dobra, udało się nawet. Magnes na monety, to nas nie interesuje. To nas nie interere ani kici kici. Tam też byśmy nie weszli, tutaj nie może być secret roomu. Sklep. To jest dla nas priorytet. Mając 40 monet, no teoretycznie jeszcze będzie jeden. Teoretycznie. Dobra, ja sobie to zrobię jedną bombką. Bombek mam tylko 5. Niby tak dużo tego było, nie? Ale szybko to schodzi. Naprawdę bardzo szybko schodzi. Kluczy to ja mogę sobie walić ile chcę. Naprawdę ile sobie chcę. Rozarte zdjęcie. Tears up. Wróciliśmy chyba do tego, co mieliśmy na początku. Szkoda.
Znaczy, szkoda, dobrze. Ale szkoda, że zmarnowaliśmy. Right. Panie dumny. Wyjechaj. O, no i fajno, bo nawet tego szukałem w tej chwili, bo chciałem wejść do Chris Roomu. Więc mi to nie przeszkadza. Okej. O i nawet jeszcze jedno serduszko, fajne. Kolejny Elite Room. Kurde. Co, no sporo się tego tych monetek tutaj narespiło już. A? Okej. O, wypadalce. O, wypadalce. To mnie tu atakować chce ta. O! Blisko było. Blisko było. Dobra. Nawet pykło. No i tu sobie, no, nie mogę oszczędzić bombek. Mam nadzieję, że jak najwięcej walnę. Niestety. To spadaj, nie lubię takich mobów. Kurde faja. Zresztą mam taki tears up. One mają taki tears up. Dobra, jest sklep. Co my tu mamy? Piggy bank. No nie. Kurde. Świetnie, czarne serce. Pół karty to mogę wziąć. Stars. To to samo. Za 8 to taka słaba szansa. Bug lunch też słabe. Jedno serce, leczy połowę serca, gdy używamy klucza. No. Dobra, weźmy sobie... Ale za 26, no dobra. Kolejne. Kurwać! Nie. Nie, 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 nie ma opcji. Biorę to. To jest dobry przedmiot. Daje latanie. Jedno zdrowie leczy jedno czerwone serduszko. To jest eleganckie. The Stars, dobra. No i właśnie, i o tym mówiłem, że w tej chwili, dzięki temu, mogę bez problemu sobie wlecieć do Curse Roomu i nie otrzymać żadnych obrażeń. Nie poniosę żadnych konsekwencji. Tak samo jak Tomasz Hajto na pasach. Znaczy na pasach to on nie był akurat, ale okej. O! Pik. Stars. Powiem więcej, wezmę jeszcze jedno. Wezmę jeszcze jedno jak najbardziej. Kurczę, ale widzicie, ten trinket w ogóle się nie przydaje. Nie wiem, dlaczego on się nie tauntuje. On działa jakoś w inny sposób? No nie wiem, no... Tylko czerwone serca? Kurde. Nie wiem. Totalnie. Nie wiem. Dobra, to było chyba na dole, tak? Tak. 6 monetek? Ej, jeszcze w teorii bym mógł coś spróbować ugrać. Spróbuję. I tak już nie mamy kasy, więc... No za 6 jeszcze będzie akurat to. Zresztą ten od kolcu też nie jest głupie. The Stars kolejne, serio? Kurde, ile The Stars? Dobra, wywaliliśmy się na zero, jeżeli chodzi o kasę. Myślę, że zmaksymalizowaliśmy przebieg. W jakiś sposób. W jakiś sposób. Czy tu mógł być Secret Room? Nie mógł być Secret Room. Tu na dole w teorii chyba mógłby być. A, zaryzykujmy.
No właśnie. O, ty dziadu. Dobra, nic nie było. Cztery monetki. Coś tam jest, ale mówię, już nie potrzebujemy w sumie urzędować w tych sklepach, więc idziemy sobie niżej. Naprawdę sporo ogarnęliśmy serduszek. Sporo. Krampusa nie biorę. No i nekropolis dwójka. Odprawienie jest spoko na nie. Naprawdę jest spoko. Dobra. Dingle dongle. Nie no, teraz to już jest easy. Teraz to już jest easy. Totalnie. Tuść te DPS-y. The stars. Wejdziemy sobie z apliko do Curse Roomu. Dobra. Start piętra to mnie interere. No to możemy. O! To są strzelasz trującymi zębowymi łzami. Biorę to, bo naprawdę to jest bez sensu. Jedno serce, dwa serca duszy. No pięknie, akurat full. Ale tam pięknie to wygląda. Jeszcze tu mamy. Kurde. Kolejosz, ej, kolejosz, się uspokój, kolejosz. Więcej pojawiających się kart. Tutaj mamy od cholery tych kluczy. Pick-upy na całym piętrze. Dobra. Tego nie biorę. Death możemy wziąć. I już więcej pick-upów nie zbieram, moi drodzy. Miałeś Shiro nie zbierać pick-upów. Dobra, nieważne. Nie, nie bierz tego. Nie bierz tego Shiro. I... Dobra, te bombki to mi się akurat opłacały. Ale już podwójnych nie biorę, czy pojedynczych nie biorę. Podwójne jeszcze spoko, ale pojedyncze już nie. Przyzwyczajenie, naprawdę tu idzie takie przyzwyczajenie. Już czasem. Dobra. I ładnie. O, i tu podwójne, fajnie. Oczywiście tutaj też walniemy. Serduszko jeszcze może mi się przydać, wierzcie mi. Oż ty w dupkę węża. Jak będzie jeszcze sklep, a będzie sklep, to się zastanowię, czy opłaca mi się coś brać z tego sklepu. Być może jeszcze, wiecie, możliwe, że wrócę. Nie mówię, że nie. Tych monetek sporo tutaj dropi. Necronomicon. Dobra. Dobra. Otwieramy ten pierdolnik. Tu coś może być. Jest. Jest skrzynie. Nie chciałem tego brać, wierzcie mi. Dobra, naprowadzenie sobie są niepotrzebne, bombka zostaje. Tu nic nie zrobimy, bo się przespać nie możemy. Sklep. Ja chcę sklep. A? Co tu mamy? Puszcza 4 pigułki, to tak zwana 10. A tu? Serio? Serio? Też dupa. Black Candle, 19. To słabe. No Black Candle jeszcze jestem skłonny, ale też nie.
Arty i serce. Nie no. Robimy reroll. Definitywnie robimy reroll. Być może te pick-upy jakieś lepsze teraz nam się wydropią. Też w sumie jakie pick-upy mogą nam się wydropić? No. Dobre pytanie. A? Pełne wyleczenie czerwonych serc. Średnio. Średnio, totalnie średnio. Dobra. No to idziemy losować. No. Nie wiem dokładnie, co może się pojawić z tych, z tego rerolu. Więc w sumie też trochę z ciekawości robię. Nie będę ukrywać. Dobra, szykap musiałem napić. Efekt kości. Średnio. No, tyle, że pigułki, nie? Nieznana piguła. Range up. Okej. Szansa na aktywację efektu podpalenia na przeciwnikach wchodzących do pokoju. Potem do krwiodawstwa. Ej, dobra, a jeżeli zrobię to w ten sposób, nie wiem jak to zadziała, serio. Ej. Dobra, ale w sumie ranię się tylko z czerwonych. Ranię się tylko z czerwonych. Dobra, biorę def oczywiście. I teraz mam wielkie zbieranie. Jezu, te pokoje są naprawdę dziwne. Jak? Devil, to by się przydało. Devil by się przydało. To już mi jest niepotrzebne. I tak go wezmę. I lepiej jest wchodzić i wychodzić po prostu z pokoju. Do razy. Kurwa, troll bomby mi dajecie? No bez jajec. No bez jajec. Wiecie co, mógłbym się jeszcze bawić tą stację do krwiodawstwa i tak dalej, ale... Czy to ma jakikolwiek już w tej chwili dla nas sens? Shit. No szkli w dupę. 20 monetek. Chyba czegoś kupimy to czarne serce ze sklepu. Chyba, że ten pick-up też został przerolowany, ale widzę, że to w sumie nie problem. Tu jest jeszcze sporo rzeczy. Jest skrzynka, fajnie. Zasięg wzrasta. To możemy kupić, bo w sumie zasięg, why not? W sumie to też możemy kupić. Prędkość wzrasta, szybko strzelność maleje. Paralysis. Hopdown. Wiedziałem, że w końcu trafimy na ten hopdown. Więc nawet nie mam tego za złe. Range up. Które dwa serca duszy. Już sobie wyjaśniliśmy wiele rzeczy. Tu to było czarne serce i... Paczka kart. Kurwa, nie widziałem tego. Jakoś mi ten napis zasłonił. Jed. Dobra, no pół serca. Trudno. Żyje, chyba. Bomba i karta. Magician, dziękujemy. Nie chcę tego. Kurde, jesteśmy dopiero w Necropolis dwójce, a już jest 45 minut odcinka. Właśnie to jest w Isaacu najbardziej ciekawe, że tutaj tak szybko... O Jezu, prawie wlazłem. Tak szybko czas schodzi w tym Isaacu. Że łoj. Łoj. To dosłownie łoj. Hell down. Raczej nie. Friends till the end. Spoko. Dobra, wszystko chyba już wzięte. Wszystko co chciałem wziąłem.
Idziemy do bossa. Mi ręka zciarła. Ej, ładnie poszło. Ładnie poszło. Jest Devil Room, tu jest. Dobra. Nie chcę śmierci, jesteś nagrodę za zabicie wrogów od kolejności. Aha, to jest słabe. Ale ciemna materia jest spoko. Ciemna materia jest spoko. A to tutaj i tak nie będę patrzył na to, więc... Dla mnie to rybka pipka, naprawdę, totalnie. Ale zawsze DPS plus Fear to jest coś fajnego. W szczególności, że mówię, my teraz mamy tego sporo, jeżeli chodzi o efekty. Mamy Fear, mamy krwawienie. To jest coś fajnego. Że jakieś Spectral Tearsy by się przydały i to w ogóle byłoby genialne. To by było genialne wtedy, ale niestety chyba wszystkiego mieć nie można, wiecie? Tak mi się wydaje. No, Fira masz, ej, kolega. Masz krawienie za to. Jak oni są teraz podczas krawienia, to ja ich nie widzę. Wszystko z lewa. Dobra, dzięki. No naprawdę dostałeś, przyjaciel. Poniesz całą mapę, The Sun. Możesz zrobić w ten sposób. O, pyk. Mam odsłonięte wszystko. Dobra, to idziemy od dołu. No idziemy od dołu, bo mamy i Secret Room i wiele innych rzeczy. Dobra. Nic ciekawego. Ops. Kolejny zasięg, fajnie. To, że to żaden Tears Up, a nic z tych rzeczy, bo wtedy to byłoby jeszcze genialniej. Masz tego powęża. Te dziady. Nie podoba mi się to, że mi ta głowa ucieka. Ja nie widzę wtedy mojej postaci i mam mega problem. Kurde, paja. Masz Fira? Używasz dotykiem. Losowy efekt wężowy co 3 sekundy. Zatruwasz dotykiem, dwa prędkości. Spun. Też nie mogę być zbyt szybki, bo będę żałował. Nie, to jest słabe. To jest słabiuchne. A? Dobra. Biec. Nie chciałem tak. Dobra, przynajmniej mi trochę serca oddało. Nie, ale to... Ten target to jest coś pięknego. To jest coś pięknego. To, że oni targetują się na... Nie na mnie, a na przeciw... Kurwa, poczwórny byli, są serio. To już było chamskie. To, że oni się fokusują na przeciwnikach, a nie na mnie, to jest coś pięknego. Wiadomo, nie zawsze. Wiadomo, nie zawsze, no ale... Czasem się zdarzy. Oj. To nie jest coś, co mi się podoba. Może coś lepszego dostaniemy, ale niestety. Distingula. No. Prawionko, Firy, wszystko było. Piny. Nawet dwa piny. Pyk. Liczymy na dodatkową nagrodę. Mendy jedne. Co to ma być? Pojedyncze? Szare skrzynki? No halo. Proszę mnie tak nie karać. Łoki. Naprawdę, by się tak Spectral Tearsy przydały, że ojej.
Dałem do za Spectral Tearsy. Pognoję. Weźcie mi, nie dawajcie szarych skrzynek. Złote proszę, albo czerwone. O nie. Dobra. Aha, jednak dobrze wyszło. Easy. Cztery rosną, dwie maleją. No ryzyk fizyk. Kto zmaleje? Kurwa, DPS nam zmalał. Oj, to chyba mocno. O, Leviathan, damage up. I pick-upy podwojone też biorę. Brak efektu, co? A. Trybie grid mode. Ej, wydawało mi się zawsze, że właśnie twórcy raczej chcieli, żebyśmy my to wszystko sobie tam jakoś bugowali, ale widzę, że poblokowali wiele rzeczy. W ogóle nawet nie użyłem książki. Zapatrzyłem. Jezu, co to było? A? Pykło? Wow! Pośmiercie dziś jako Blue Baby. Może postrzenności antygrawitacyjne łzy. Nie wiem, co to jest. Ank jest ciekawy. To na pudełeczko to nie. Bearing chemiczny, obrażenia z lewego oka plus 2. Damage up. Mamy 2 plus 2, czyli to jest w sumie poczwórny DPS większy. To, no to myślę, że jest spoczni. Dobra, za jedno serduszko wejdźmy sobie do Curse Roomu, bo no w sumie i tak mam dużo HP, więc... Jeżeli wy jesteście ciekawi, co tam możemy znaleźć. W ogóle byłem? Byłem. W ogóle ciekawy pokój nam się tam trafił, że mogliśmy sobie wybrać w sumie przedmiot. Dobra. Pełne wyleczenie czerwonych serc, zasięg up. I dobra. Nie jest to złe. Nie jest to złe. Ej, ja tam zostawiłem przedmiot? Czy mi się dobrze wydaje? Ej, poczekajcie, bo ja chyba coś nie ogarnąłem. Czegoś chyba nie ogarnąłem. Kurde, to dostaję, ej. 3 do 5 pająków. Spider Baby. Zaczniemy dalej. Kusi. Może 6 trąb, bo to jest dupa straszna. O Jezu, chyba zostaniemy z tym gównem. O, fun guy. Zdrowie, obrażenie, mnożnik obrażeń plus 50%, zasięg, prędkość, wysokość lotu, łez, pełne zdrowie. Wow, magic mushroom. Ostat's up. Nie, dobra, to się opłacało. To się mega opłacało. Rozumiem, że już to nie działa. Niestety nie. Świetne. Dobrze, że ja w sumie ją wróciłem. To byłaby dupa straszna. Ale byście mnie klnęli. O Jezu. O Jezu. Nie, no, nie miałbym życia już w tej chwili u was. Zjedlibyście mnie totalnie. Totalnie byście mnie zjedli. O. W ogóle właśnie mi napisał Turcjan, że będzie chciał nagrywać odcinek z Isaaca, więc... No, w sumie zobaczycie kolejną osobę z tego naszego teamu, że tak powiem, który sobie zakładaliśmy na Zomboidzie. Na pewno kojarzycie Turcjana, on sobie nagrywał drugą stronę aktora i tak dalej. Tak. Więc no, zapewne zaraz będę nagrywał kolejny odcinek. Ale myślę, że to po niektórym się to spodoba. Wow. No, idzie zbugować tam. W ogóle wiecie, że Turcjan ma wszystkie achievementy w Isaacu? To jest kurwa szatan. Szatan nie człowiek. Naprawdę nie wiem, ile to trzeba napierdalać,
Ale go podziwiam pod tym względem. Szatan, nie człowiek. Nie wyobrażam sobie tak podbijać jak on. Chociaż kto wie, być może kiedyś powiem, kurczę, śmiałem się z Turciana, a sam nie jestem lepszy. A sam nie jestem lepszy, o Jezu. Przypadkowo. Dobra, tu jest ciałko jeszcze. Szkoda, że ten 1+1 nie działa na... Zamotałem się, fuck. Jezu, ile serc straciłem, no kurwa. Zamotałem się, przepraszam was, moi drodzy. Zamotałem się, totalnie się zamotałem. Za dużo się działo na ekranie. Tyle serc stracić. O Jezu, co tu się stało? Jak to się zdarzyło, nie wiem. Dobra. Tu. Blasting Popter nie. Wolę to. Do monstru jeszcze taka mapa. Ale serce. W sumie. Kurwa, to nie byłoby złe. To nie byłoby złe. Wy mi serca dajcie, no. O, dziękuję. Patrzcie, się prosi, się ma. Chyba gra stwierdziła, dobra, zasłużył. Chyba zasłużył. To prawda fartem... O! Co mi tak zajebało? To był mój klon. Ale jak mi zajebał? Większy zasięg niż ja miał. Cholernik, no. Dobra. Serduszko, dajcie mi serduszka, tak. Te serca. No jest boss. A to już jest w sumie końcówka. I teraz pytanie. Zresztą to jest jakby nie patrzeć, jedno serce mniej. To jest jedno serce, no kurde, ale korci. Naprawdę mnie korci. Mega mnie korci, żeby tam pójść i spróbować. Tu też nic nie wydropiło. Wow, w ogóle zobaczcie jakie przejście dziwne. Wow. Co to takiego? W ogóle nie ma secret roomu odkrytego przez nas jeszcze tutaj. Też by się przydało to zrobić. A nóż może? Tu może być w teorii. Właśnie, jest. Greed. Naprawdę greed. On zszedł jak przecinek. Serduszka mnie proszę dać. Albo kartę. Ucieczkową kartę mnie proszę dać. Nie damy ci. Koń się kleszczu. Pełne wyleczenie czerwonych serc, no ale to nas się nie ima. No nie wiem. Wchodzimy. Wchodzimy czy nie wchodzimy? Wchodzimy. O, no w sumie... W sumie wyszło na to samo. Przynajmniej mam sumienie czyste. Przynajmniej mam sumienie czyste. Dobra. O. DPS-y mamy piękne. DPS-y mamy piękne, naprawdę. O, the caves are flooded. No i tak, mamy... O nie, jeszcze nie jest przejście niżej. Quarter. Gapi Stale, za każdym razem, gdy otrzymasz obrażenie, nakłada strach na wszystkich wrogów i tworzy przyjazny cień szarżujący przeciwników. Gapi Stale, tak. The Quarter mi się już nie przyda.
Dobra, do łombu. Co my w ogóle tu mamy? Mamy Isaaca chyba zrobionego, tak? To jest, sprawdzę, bo nie jestem pewny, naprawdę. Chyba tak, ale... Ręki sobie uciąć nie dam. The Binding of Isaac Wiki. The Binding of Isaac Wiki. Achievements nie. Completion marks. O, jest. Krzyż. To chyba nie taki krzyż. Taki krzyż. Taki krzyż. To jest Isaac zrobiony. Dobra, Isaaca mam zrobionego, czyli idziemy na super szatana. Idziemy na super szatana. Znaczy na szatana. Super szatan to jest jeszcze co innego. Mega szatan. Łoki. Kiedy sobie OBS-a jeszcze włączę. Nie widzę, czy się nagrywa. Już teraz widzę. Już teraz widzę. O! Nice'u. No myślałem, że tego DPS-a mam większego. Mam nadzieję, że one się nie zerwą. Mają ocka takie dziwne. Ma do krwiodawstwa, to nie chcę tego. Dobra. No dziękuję. Oby więcej. Mamy w końcu gapi z tego, prawda? No, cokolwiek. Ej, no weź. Dobra. To powiem osobiście, że było chamskie trochę. Dobra, zamilknąć na wieki, uspokoić się i nie płakać. I nie walić brimstone mi po twarzy. To też jest ważne. To też jest ważne. Dobra, Kircha mu wleciał. I... No ale serduszka mnie dajcie, ej, kochani. Serduszek ja potrzebuję. Nie zdążył. Hell yeah. Nie no dobra, są te DPS, są te DPS. O kurwa, brimstone. Ny. No to ładnie. To się wjebałem, 5 serc. Uuu, 4 serca. Nie, 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 tak się nie robi. Tak się nie robi, dajcie mi serduszkę teraz. To było chamskie, nie sądziłem, że one takie są. Zapomniałem o nich. Teraz będę chodził i zbierał. O kurwa, znów to samo. No, no, no. Dziękuję. Czy mi się opłaca? Liczę na to, że tego szatana to ja rozpierdzielę szybko. Mega na to liczę. Chyba sobie mogę tylko policzyć. To dosłownie. Paraliż to też nie, no kurde. O, jest secret room. Serduszka. Nie dadzą mi tych serduszek. Półtora serca to było. O ty w dupkę. Boże, żebraka. Żebraka to akurat mogę sobie tutaj bez problemu jeszcze po nawalać. Przepraszam, ale mi Turcja napisał, czy już mogę grać. Powiem mu, że robię szatana. No, robię szatana. Pół serca, możemy zaryzykować kolejny raz. O, dawaj. Jak masz coś ciekawego, to dawaj. A nie bomby. Bomby to ja nie chcę już. Karta. Może automat do krwiodawstwa. I drugi.
O, to jest ciekawe. The Devil. Nasza tanka może być spoka. Serio, Gambling Machine. Ale dupa. Jedno szczęście. O. Bomba, tylko tak wolałbym chyba z daleka. Dobra, kasy już nie mamy. Kasy już nie mamy, mamy w sumie... O, Lucky Penny jeszcze. Pretty Fly, wow! Orbiol. Jedno serce, o! To jest ciekawe. To jest ciekawe. Jeszcze możemy sobie serduszka w razie czego pomnożyć. I możemy dwa sobie ogarnąć. No fajno. Jeszcze możemy sobie zagrać. Większa prędkość chyba nie chce. Dobra, czyli możemy jeszcze sobie raz zagrać. Jedna monetka. Maksymalizujemy przebieg. No i dupa, koniec. Book of Burial. Damage up. Prędkości chyba już nie chcę. Nie, jesteśmy chyba na tyle szybcy, że to nie problem. Czy ja chcę jeszcze więcej poszaleć? Czy już iść po prostu na szatana? Chyba idę na szatana, wiecie? Tak, idę na szatana. Trudno. No 5 serc. Mam nadzieję, że się uda. The Devil plus Book of Burial, no to są potężne DPS-y, więc powinien szybko zejść. Czaszkę może wleniemy. No. Dobra. Ło, nie no. O tym mamy niezłe. Zobaczcie, no kurwa, schodzi jak przecinek. Schodzi jak przecinek. Chodzi jak przecinek, kurde, co to nie ma nawet co. To jest śmiech na sali. Ja się bałem szatana. Judas Tong. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. A nie! W końcu! Ale was tutaj surprise'owałem. Co my tu jeszcze mamy? Dark Room. A czy mi już zaliczyło szatana? Zaliczyło mi szatana. Dark Room, kurde, w końcu. No ja już widzę, co chcę. W sumie to chcę 3 życia. Znaczy 3 życia poświęcić. Nie chcę 3 życia poświęcić. Weźmy Gapi. Kurde, wziąłbym to. To jest DPS. Tylko czy... Ach, chuj tam. World of Babylon. Trochę źle zrobiłem chyba, wiecie? Pomyślałem, że World of the Babylon działa tylko na pół serca. I musiałbym się jeszcze zrobić z jednego. Ach, chuj tam. Pewnie klniecie na mnie teraz strasznie. Ale wiecie co? Trudno. Zrobiłem to celowo, z premedytacją. No i dupa, jedno serce. Jesteśmy na hita. O, trudno. Wiedziałem. Trudno. Stało się. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. Może niepotrzebnie brałem to World of Babylon, ale to w sumie jeden hit więcej. Szkoda. Trudno. Trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej.